Serdecznie Państwa witamy na konferencji, którą zorganizowaliśmy nad Jeziorem Tarnobrzeskim, żeby pokazać projekt zgłoszony przez nas do budżetu obywatelskiego, projekt numer 3, budowa Grodu Słowiańskiego nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Uważamy, że jest to fantastyczna inicjatywa, która z jednej strony da możliwość, duże możliwości edukacyjne dla dzieci z terenu Tarnobrzega szczególnie, ale też i super atrakcja dla tych wszystkich, którzy Jezioro Tarnobrzeskie tak tłumnie odwiedzają, no pomijając oczywiście ten rok. Tutaj na banerze jest wizualizacja tegoż grodu. Zawiera ona dość duży teren opalisadowany, 5 chat tematycznych oraz pośrodku dwór. Nazwa Gród Słowiański nie zamyka się tylko i wyłącznie do tegoż okresu. Wprost przeciwnie, chcemy, żeby to był to obiekt, który będzie obejmował znacznie szerszy aspekt naszej historii, szczególnie wiek XVI, XVII, prawda, czyli szlachta polska. I tu ze mną właśnie jest Szymon Okrutny, który reprezentuje właśnie taką szlachtę, jest w stroju szlacheckim i myślę, że coś więcej na temat tego grodu jeszcze powie. Czołem wać paniom, czołem wać panom. No, dziwnie wyglądałby ten gród, gdyby nie było w nim człowieka w staropolskim stroju. W związku z tym bardzo chętnie przyjęliśmy zaproszenie jakby do współudziału w realizacji tego projektu. Szczerze go popieramy, ponieważ ja osobiście od 25 lat zajmuję się propagowaniem historii staropolskiej. Zarówno w szkołach, jak i na imprezach plenerowych, ponieważ uważam, że historię Polski, historię własnego regionu, swojej małej ojczyzny powinien znać każdy. A najlepiej przekazuje się tą historię w sposób, nie w sposób wykładowczy, w sposób uniwersytecki, ale poprzez zabawę i jakby żywą lekcję historii, gdzie każdy może w zasadzie dotknąć eksponatów, dotknąć szlachcica przez taki bezpośredni kontakt, czy rycerza. Mamy za sobą już wiele zrealizowanych projektów w postaci lekcji historii, ale także imprez historycznych, plenerowych i mamy nadzieję, że uda nam się ożywić ten gród. Chcemy, żeby ten gród służył społeczności lokalnej poprzez właśnie lekcje historii dla szkół, ale także stał się miejscem jakby rozrywkowym i kulturalnym, takim centrum tutaj kulturalnym nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Mamy w zamiarze zapraszać tu grupy rekonstrukcyjne z Polski, organizować przeróżne obozowiska, inscenizacje historyczne. No wszystko oczywiście z udziałem publiczności, bo tylko dla publiczności chcemy to robić i mamy nadzieję, że poprzez ten gród rozpropagujemy historię, ale także widzą Państwo za nami to nieco ponure miejsce w dniu dzisiejszym i tak parafrazując klasyków można powiedzieć, że tu na razie jest ściernisko, lecz powstanie tu grodzisko. I mamy nadzieję, że to miejsce już niedługo będzie tętniło życiem. Czy jakieś pytania? To jeszcze tylko może dodam oczywiście, że wszystko zależy od Tarnobrzeżan. Muszą oddać głos od 12 do 16 października, od godziny 8 do 17 w Urzędzie Miasta oraz 18 na poszczególnych osiedlach według wykazu tam, gdzie się zazwyczaj głosuje. Także zachęcamy Tarnobrzeżan do oddania swojego głosu na projekt numer 3, budowa Grodu Słowiańskiego nad Jeziorem. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to spróbujemy na nie odpowiedzieć. Czy te pieniądze z budżetu obywatelskiego wystarczą, żeby tak, wydaje się, duży projekt sfinansować? Czy to będzie tylko jakiś wkład, czy coś takiego? Ten projekt, który tu przedstawiamy, mieści się przynajmniej w tym budżecie, który myśmy opracowali, a nie robiliśmy go z sufitu, tylko podpieraliśmy się cennikami firm, które tego typu grody po prostu stawiają. W budżecie
w budżecie nie jest przewidziane wyposażenie tego grodu, prawda, tylko budowa tego grodu, natomiast wyposażenie tego grodu jakby bierzemy całkowicie na siebie. Te kilka grup rekonstrukcyjnych, które z nami współpracują, są gotowi częściowo ten gród doposażyć. No, więc chciałem zapytać później, jak będzie wyglądało finansowanie, bo przecież te grupy nie będą przyjeżdżały za darmo. Czy skąd będziecie pozyskiwać, kto będzie w ogóle finansował w późniejszym czasie? Myślę, tak jak wiele różnych projektów, które Stowarzyszenie STK realizuje, pozyskujemy środki z różnych źródeł i w tym przypadku też pozyskiwanie środków będzie jakby po naszej stronie. Oczywiście, jeżeli miasto, które, jeżeli ten projekt wygra i miasto, które ten gród wybuduje, bo to jest jakby nasza inicjatywa, ale budowa jest po stronie miejskiej, jeżeli wybierze na operatora nasze stowarzyszenie. Prawda? Oprócz tego przewidujemy również organizację, tak jak tu Szymon wspomniał, różnych imprez, które to imprezy mogą być po prostu biletowane odpłatnie i też jakieś środki z tego tytułu będzie można pozyskać. Nie wiem, czy mi umknęło, czy ktoś mówił, jak duży będzie ten gród, jak to promień tego ogrodzenia. Tak. Na banerze wygląda, że to jest dość mały gród, natomiast rzeczywistość jest taka, że to małe wcale nie jest, bo ma około 100 metrów długości i 75 metrów szerokości. W związku z powyższym to jest powierzchnia w granicach 70 arów. Może poproszę Szymona. Chaty mają cel i zadanie edukacyjne. Poszczególne chaty będą, mają być wyposażone i traktować jakby o innym aspekcie życia w dawnej Polsce. A więc będziemy, jedna z chat ma być taką ala zbrojownią, gdzie będzie prezentowana broń. Będzie chata, w której będą prezentowane stroje staropolskie, zarówno męskie, jak i damskie. Będą też opisy zajęć chłopskich, narzędzi chłopskich, bo tutaj może być problem z pozyskaniem eksponatów czy replik. Natomiast każda chata będzie traktowała o innym aspekcie życia w dawnej Polsce i poprzez rzemiosło, które już dzisiaj zanika, tak zwane zanikające zawody, poprzez uprawę ziemi, zagrody chłopskie, aż po wiek XVII, w którym ja się szczególnie specjalizuję, czyli uzbrojenie, broń, opowieści o wojnach. Będą plansze edukacyjne i eksponaty. Chaty są na tyle duże, że wycieczka taka szkolna autokarowa będzie się mogła zmieścić w chacie, gdzie osoba prowadząca będzie mogła opowiadać o danym aspekcie w każdej chacie. To będzie całoroczna atrakcja? Mamy nadzieję, że tak. Mamy nadzieję, że tak, no, aczkolwiek wszystko zależy od, prawda, od chętnych. Wiadomo, że wycieczki szkolne najczęściej to wiosną i jesienią, ale chcemy, żeby gród żył cały rok i towarzyszył także życiu Tarnobrzeżan, bo chcielibyśmy tutaj organizować jakby wystawy świąteczne związane z obrzędami ludowymi, świętami kościelnymi, jak choćby jakieś targi bożonarodzeniowe, noc świętojańską połączoną z imprezą nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Mamy plan też, co w regionie jeszcze się nie odbywa, festiwal teatrów ognia, festiwal teatrów ulicznych, takich dawnych. Pomysłów jest wiele i tutaj poprzednie pytanie, które pan zadał, że przecież grupy rekonstrukcyjne nie przyjadą tu za darmo. Takie miejsce, ponieważ udostępniłem to na swoim profilu na Facebooku, jest olbrzymie zainteresowanie i koledzy rekonstruktorzy trzymają kciuki, żeby się to udało, bo już chcieliby tu przyjechać. Dziękujemy bardzo. Prosimy o głosy na projekt numer 3.